Tydzień temu podczas sesji Rady Miejskiej prezydent Suwałk poinformował suwalskich radnych, że będzie chciał zwołać nadzwyczajne posiedzenie tego gremium w celu omówienia kwestii związanej z zagadnieniami gospodarczymi miasta Suwałki. Na zewnątrz jesteśmy postrzegani jako przesmyk suwalski, jako miejsce, gdzie się teoretycznie coś może się złego wydarzyć i to nie zachęca inwestorów tutaj do lokowania swojej działalności gospodarczej, rozwijania swoich firm. Mamy już badania czy twarde dane statystyczne mówiące o tym, że ten rozwój gospodarczy zahamował się w naszym mieście. Druga sprawa to niewpisanie kilka lat temu Suwałk na listę miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Już wtedy władze miasta mówiły, że przyniesie to bardzo dużo problemów w kontekście pozyskiwania środków zewnętrznych, ale również i nowych inwestorów. Progi inwestycyjne uprawniające do ulg podatkowych w strefie tutaj ekonomicznej są bardzo, bardzo wysokie, wyższe niż w Białymstoku. U nas duży przedsiębiorca, żeby uzyskać ulgi, musi zainwestować co najmniej 80 milionów, w Białymstoku 60, w Ełku 10, w Łomży 10. Dlatego też prezydent Suwałk będzie chciał zawnioskować do Rady Miejskiej, by poświęcić temu oddzielne spotkanie, gdzie zaproszeni będą politycy, przedsiębiorcy oraz środowiska okołobiznesowe. Widzimy, że nie ma nowych inwestycji, a niektóre inwestycje zostały zarzucone przez naszych przedsiębiorców i to bardzo boli mnie, bo rozwój miasta zasadza się na mocnym rozwoju gospodarczym i bez silnych firm rozwijających się, nowoczesnych, będzie trudno mówić o właściwym prowadzeniu miasta, zagwarantowaniu temu miastu odpowiednich dochodów budżetowych i tak dalej. Chcemy na te tematy rozmawiać. Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w tej sprawie odbędzie się najprawdopodobniej jeszcze w czerwcu. Druga edycja największej imprezy lotniczej w północno-wschodniej Polsce już za kilkanaście dni. 24 czerwca lotnisko w Suwałkach zmieni się w arenę niesamowitych akrobacji i pokazów lotniczych. Jest to pierwszy dzień lata, wakacje się rozpoczynają, a wobec tego zapraszamy serdecznie suwalską młodzież i nie tylko suwalską młodzież, ale z okolic, może turystów, na koncert wieczorny, gdzie wystąpi Szwarnalis, ale również i wokalistka Sarsa, znana wokalistka. Przed i po odbędą się pokazy lotnicze. Program pokazów lotniczych już można znaleźć na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Nie zabraknie przeróżnych akrobacji. Będą też takie, podczas których zostanie użyta pirotechnika. Nie zapomniano o innych atrakcjach dla mieszkańców, lotach widokowych nad Suwałkami, strefie zabaw czy strefie cateringowej. O tym, jak rozwiązać trwające od kilku lat utrudnienie związane z dostępem do całodobowej apteki w Suwałkach, toczą się rozmowy już od długiego czasu. Podczas ostatniej Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej radni zdecydowali, że nie można tego tematu dłużej ciągnąć i zdecydowali o opracowaniu projektu uchwały, która wprowadzi harmonogram prac wszystkich aptek na terenie miasta Suwałki. W takim kierunku Komisja Rady Miejskiej zaleciła mi, żebym przygotował projekt uchwały o tych dyżurach. Oczywiście projekt uchwały zostanie skierowany do zaopiniowania do Okręgowej Izby Aptekarskiej. Spodziewamy się, że ta opinia po tym spotkaniu będzie negatywna, ale zgodnie z przepisami prawa ona nie musi być pozytywna. Rada Miejska chyba jest zdeterminowana, żeby po tych dwóch, trzy latach dyskusji tą sprawę ostatecznie uregulować. Zgodnie z obecnie obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej z 2016 roku na terenie Suwałk całodobowo funkcjonuje jedna apteka znajdująca się w szpitalu wojewódzkim. Po wybuchu pandemii oraz w związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą całodobowa apteka w suwalskim szpitalu zaczęła ograniczać swoją działalność w porze nocnej, co wzbudziło narzekanie wśród suwalczan oraz liczne interpelacje radnych Rady Miejskiej. Samorząd zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może odstąpić od wyznaczania dyżurów aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.
projekt uchwały wyznaczający harmonogram pracy aptek trafi pod obrady radnych najpóźniej w lipcu tego roku. Miasto Suwałki, jak wielokrotnie informowano, nie wyłoniło w tym roku dostawcy prądu. Prąd jest dostarczany do miejskich jednostek od tak zwanego sprzedawcy rezerwowego. Przygotowujemy się do kolejnego roku. Oczywiście będziemy tworzyć grupę zakupową. Ta grupa zakupowa będzie grupą mniejszą niż w ubiegłym roku, bo chcemy ograniczyć się tylko i wyłącznie do miejskich jednostek organizacyjnych. W ogłoszonym niebawem przetargu miasto będzie chciało, by wystartowała Suwalska Spółka Komunalna PEC, która obok energii cieplnej jest również wytwórcą energii elektrycznej. W skali roku wytwarza tej energii elektrycznej tyle, ile jesteśmy w stanie, że pokryjemy zapotrzebowanie wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych, łącznie z oświetleniem ulicznym. Dodatkowy prąd w przyszłości wyprodukuje zaplanowana do budowy spalarnia odpadów. Takie działanie to krok w kierunku samowystarczalności energetycznej miasta. Już teraz samorząd szuka rozwiązań, które pozwolą obniżyć koszty zakupu prądu dla jednostek. Dlatego też w ostatnim czasie prezesi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Parku Naukowo-Technologicznego podpisali półroczne umowy z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej na zakup prądu. Zastanawiamy się, czy nie uruchomić tego szerzej i w przyszłym roku PEC, jeżeli nabierze doświadczenia, bo od 1 stycznia sprzedaje energię elektryczną dla zespołu szkół technicznych, teraz od 1 lipca dla tych wymienionych spółek, a kolejnym krokiem, jak ogłosimy przetarg, mam nadzieję, że to stanie się pod koniec czerwca, PEC powinien przystąpić do właśnie tego przetargu i zaoferować sprzedaż energii elektrycznej dla całej grupy zakupowej. Kupno energii od miejskiej spółki komunalnej w perspektywie długofalowej może miasto opłacić się bardziej niż jej zakup od państwowego dostawcy. Na dziś wyliczenia pokazują, że miasto zaoszczędzi znaczną sumę pieniędzy.